Ziemaczki w drugim odcinku z serii Minecraft. I przepraszam was za to, że w tamtym odcinku tak nagle mi się wyłączyło, ale mi się rozładowała kamera. Kurde. Ale i tak równo mi starczy. To można zacząć robić dach. Przepraszam was, że tak kicham, ale trochę jestem przeziębiony. I to się głupio kładzie. No, kurde, już mi się skończyły. No cóż, więc będzie trzeba poczekać do rana. Ale już się akurat robi jasno. A jeszcze sobie zrobię dla pewności miecz. Czemu ja wszystkiego nie mam? Baby zombie. Kiedy są baby zombie? A za małe, kurde. Aha, bo ja zaraz umrę z głodu. I teraz jest najlepiej nie ruszać się. Czyli tak.
Dlatego Deagle tu, ja nie wierzę. Weźmę sobie wszystko, wykopę i zrobię sobie kamienne wszystko. Jeszcze raz was przepraszam, że tak w ogóle nie gadam, ale nie wiem, co mam gadać. Dobrze, tyle powinno starczyć. Czekajcie chwilkę. W ogóle nie wiedziałem, że w tym Minecraftie, co ja mam, to w ogóle tyle jest tych rzeczy, że są tam baby zombie w ogóle. Ale na razie potrzebuję strasznie dużo drewna. Dobra, znudziło mi się już rozbieranie, pójdziemy się gdzieś przejść. Właśnie tam gdzieś były krowy i creeper. Dobra, mój dom jest tam na wodzie, więc raczej go bez problemu znajdę. O, ale gdzie są teraz te krowy, to już nie wiem. Lawa. Okej. Kuchczaki! Owca! Kolejne dwie owce. I kuchczak. I wełna. I kuchczak. Kolejna wełna. Kuchczak, nie uciekaj. Tam zawsze jak ja gdzieś stoję blisko tego, to się zawsze zajmuje. Zdrowym kurczakiem się zatruje, ale to mi nic nie da, ale no trudno.
Dobra, pierw to ja sobie zrobię te kurczaki. A za chwilę dopiero zajmę się dachem. Czekajcie chwilkę. Dobrze, że szkło mnie pękło. Ja nawet chętnie może pęknąć. No dobrze, już mamy 12 minut odcinka, więc za niedługo będziemy już kończyli. Pójdę lepiej coś zjeść. No i tyle, że to mi pasuje. Ale to... Co to tu nie jest? Lol. Ja już tylko w piecu zleję węgiel, oświetlę te dynie i kończymy. To niech to się tam przepala. No. No, guzik też. To. Plus to. Dobra. Najfajniej może to tam wyglądać nie będzie, ale... No dobrze, to pa ziomeczki, dzisiaj nadal śpimy pod gołym niebem. Jeśli się wam spodobało, dajcie lajka, suba i komentarz. Lubię czytać. Narka!